Omówimy sobie teraz kilka różnych sytuacji fizycznych, w których działają różne siły i zastanowimy się, czy te siły są zrównoważone, czy nie. Zacznijmy od czegoś bardzo prostego. Na ziemi leży kamień. Jakie siły działają na niego? Działa na niego siła grawitacji. Niech będzie, niech ona będzie równa co do wartości 5 N, jeśli będziemy się trzymać tej konwencji, którą Wielokrotnie stosowaliśmy to wówczas wzdłuż kierunku pionowego, wzdłuż kierunku Y, jeśli coś jest, wektor jest zwrócony, ma zwrot do dołu, to będzie mieć minus. Tak, i tutaj razy ten tak. kierunku Y, powiedzmy tak. I oprócz tej siły, o czym mówiliśmy niejednokrotnie, na kamień działa również siła reakcji podłoża. Inaczej, zwana przez nas również siłą normalną. No i ona jest równa plus 5 N, bo zwrócona do góry, razy również właśnie ten wersorek. O, no i to jest wszystko. To są jedyne siły, jakie działają. Drugi scenariusz jest taki, że oprócz tego wszystkiego, co mamy tutaj, dodatkowo tutaj ktoś stoi i pcha ten kamień. No, powiedzmy, że robi to z siłą F1 równą co do wartości 2 N w kierunku X, a jednocześnie na kamień działa. Siła tarcia również równa co do wartości 2 N. Tak? Kolejna sytuacja jest bardzo podobna do tego, co jest tu. Tyle, że nasz bohater bardziej się stara, inaczej o inaczej, mocniej tutaj nogi swoje zgiął, mocniej pcha i pcha z siłą równą 3 newtonom. Tak? A również siła tarcia działa o wartości dwóch newtonów. Kolejna. Sytuacja jest taka, troszkę inna: mianowicie kamień po prostu spada. Tu na niego działa siła grawitacji, równa co do wartości 5 N, natomiast ponieważ leci on w powietrzu, to działa na niego również siła, siła oporu powietrza. i Niech będzie, że jej wartość ona jest zwrócona do góry, jest zwrócona zawsze przeciwnie do kierunku ruchu, jest równa 1 N. Ona wynika z tego, że tutaj kamień się zderza, zderza się z cząsteczkami. Powietrza, one jakby stoją na przeszkodzie jego ruchowi i w ten sposób wywierają tę siłę. Oczywiście wartości są mocno przesadzone, ale powiedzmy, że tak. I ostatnia sytuacja to będzie coś takiego. Ten, no podobnie do poprzednich, ten człowieczek znowu bardzo się stara, bardzo mocno pcha z siłą równą, powiedzmy, 4N. Natomiast tutaj oprócz siły tarcia jest jeszcze ktoś, kto... Tutaj mamy, oczywiście działa ta siła tarcia, która przeszkadza, ale mamy tutaj jeszcze kogoś, kto się tutaj przeciwstawia temu pchaniu, pcha w drugą stronę, powiedzmy z siłą 1 Newtona. Dobrze, i mamy teraz po kolei te wszystkie sytuacje i zastanówmy się, czy siły, jakie działają tutaj na nasz kamień, są zrównoważone, czy nie. No więc tak, pierwszy przypadek, mamy tak siłę grawitacji, widzimy, że tutaj mamy minus 5 N, tu plus 5 N, sumują się do zera, nawet tak algebraicznie to widać, poza tym właśnie niejednokrotnie o tym mówiliśmy, że skoro kamień nie przyspiesza, no to musi być taka wartość siły normalnej, która po prostu będzie równoważyła tę jedyną siłę, jaka działa w tym wypadku na, na nasz kamień i będzie zapobiegać temu przyspieszaniu, temu spadaniu tutaj przez w dół w kierunku środka Ziemi. Tutaj siły są więc zrównoważone. W tym kolejnym przypadku, gdzie mamy również tu w kierunku pionowym, mamy dokładnie to samo co tutaj, więc nie, nie powtarzajmy tego. Tutaj siły są zrównoważone, natomiast w kierunku poziomym, w kierunku x tutaj mamy plus 2 N, tutaj mamy 2 N również, albo też z minusem, algebraicznie widzimy też, że się dodają do zera. Czyli tutaj również siły są zrównoważone. W kierunku x ta siła tarcia równoważy nam siłę, z jaką pcha bohater. W trzecim wypadku, kiedy siła tarcia jest taka sama, natomiast bohater pcha mocniej, widzimy już, że ta siła w tym kierunku już nie jest zrównoważona. W tym kierunku mamy 3N, a w przeciwnym mamy 2. 3 minus 2 to jest 1, czyli mamy wypadkową siłę. Tutaj mamy wypadkową siłę plus jeden. Newton Siła wypadkowa jest różna od zera, czyli tutaj mamy w tym kierunku siłę niezrównoważoną. Podobnie tutaj również mamy minus 5 N plus 1, czyli mamy siłę wypadkową minus 4 N w tym kierunku Y. Tak? I w tym ostatnim przypadku mamy również mamy plus 4 minus 2 minus 1, tak? bo w tym kierunku działa siła wartości 4 N, natomiast w, no w tym samym kierunku, w, w kierunku x, ale, w przeciwny, ale o przeciwnym zwrocie mamy siły, siłę tarcia równą 2 N i siłę wywieraną przez tego drugiego człowieczka równą 1 N, czyli w przeciwnej, o przeciwnym zwrocie mamy siłę równą 3 N, 4 minus 3 to jest również 1 N, czyli mamy niezerową wypadkową siłę równą 1 N co do wartości w kierunku Wersora X. Czyli mamy różne przypadki, kiedy działające siły na nasz kamień w pełni się równoważą, wtedy wypadkowa siła działająca na kamień wynosi 0 we wszystkich kierunkach, ale są też, mieliśmy tu też takie przypadki, kiedy w jednym z kierunków, na przykład w kierunku pionowym, siły się równoważyły, a w kierunku poziomym. Była jakaś niezerowa wypadkowa siła, czy tutaj, czy tutaj, jak również tutaj mieliśmy sytuację, w której już w kierunku pionowym mieliśmy niezrównoważoną siłę. Mam nadzieję, że teraz widząc podobne problemy, będziesz w stanie już zidentyfikować, będziesz w stanie już rozstrzygnąć, czy na dane ciało działa jakaś niezrównoważona siła, czy nie.